Witajcie, Joanna. Hołuj. To będzie krótkie. Temat jest Arya, czyli Aryowie. Kto to są Aryowie? Aryowie to ci ludzie, którzy, o których piszą Wedy. To są ci, którzy założyli cywilizację wedyjską. Ci, którzy napisali te Wedy. Mówi się, że oni przyszli zza gór. Tam są Himalaje. Stamtąd musieli przyjść, z północy. A to oznacza, że no, nie byli stamtąd. Jak się bada język, to się okazuje, że jest bardzo duża wspólnota językowa, gramatyczna. Oczywiście dla wszystkich języków indoeuropejskich, ale jak się to bada bardziej wnikliwie, to się okazuje, że największa wspólnota językowa jest pomiędzy sanskrytem, czyli językiem, w którym napisane zostały Wedy, językiem starożytnych Indii, a językami słowiańskimi i staroperskim. Tak naprawdę tego nie przeczytacie wprost w wielu miejscach, ponieważ mówi się ogólnie, że istniało coś takiego jak proto-indoeuropejski albo pra-indoeuropejski język, który był językiem matką, i z tego języka wyszły wszystkie niejako porówno gałęzie jak z wierzby języki Europy i Azji. Nie wszystkie, ale mówimy tu o Indiach na przykład, czy staroperski, czy tam Tocharów, język na terenie Chin. Prawda jest taka, i mówili to na przykład tacy lingwiści jak profesor Jandaczek i Perdich, robili takie badania i badali języki, i oni stwierdzili, że to ten pierwotny język to lepiej nazwać slawoform. Jest to jakaś forma słowiańska języka, który powstał w centrum Europy i potem powędrował sobie przez tą Persję do Indii. To oznacza, że Aryowie wcześniej musieli być tutaj w Europie Środkowej i prawdopodobnie, no, to jest bardzo pewne, ale tak jakby, prawda, nie poczytacie tego nigdzie, negują to na uniwersytetach i tak dalej. Natomiast oni sobie mieszkali tutaj w Europie Środkowej, Wschodniej i Azji i tworzyli to duże imperium tak naprawdę, słowiańsko-bałtycko, może neonordyckie, scytyjsko, okej, aryjskie. Aryowie są więc to ludzie, którzy pierwotnie mieli cywilizację w Europie. Ona się potem rozszerzała, rozszerzali sobie ją na północ, na zachodzie byli przeciwnicy i dalej szli na południe i do Azji. Teraz czasowo Wedy napisane były gdzieś tak, nie wiem, tego nikt tam nie wie dokładnie, gdzieś pewnie 1500 przed naszą erą zaczęli, było coś już napisane i pisali, i pisali, i pisali. Wedy, wiadomo, się rozrastały w każdym wieku więcej. Więc ci Aryowie musieli trochę wcześniej jeszcze tam przyjść. Teraz ten slawoform, czyli taki język, który właśnie tych dwóch panów, lingwistów, uznało, że to nie jest żaden proto-indoeuropejski, bo to nie jest język stricte, jakby jakiś taki całkiem wspólny dla wszystkich, jednolicie dla wszystkich języków indoeuropejskich, tylko on jest taki bardziej słowiański. W każdym razie to musiało być gdzieś tak 6000 lat temu, no to może 4000 przed naszą erą, ten język był tu w Europie i on był taki pierwotny i wspólny, i z tego języka wyrosły najpierw te słowiańskie, bo to był język pierwotny. Ja to bardziej wolę nazywać aryjskim. Z tego wyrosły języki słowiańskie, jakiś jeden słowiański, potem się mógł dzielić i on sobie, jedna od gałęź, powędrowała sobie tam właśnie do Chin, do Indii, z tymi Aryami. Kiedy to było? To Bóg jeden wie. Pewnie gdzieś między 3000 a nie wiem, 1500 przed naszą erą.
To byli Ajowie. Ja uważam osobiście, że Ajowie to był cywilizacja Ajów. To była cywilizacja, która pochodziła z północy, w sensie z Atlantydy i Hiperborei w różnych jakby epokach, tak? Można się kłócić, kiedy działała Hiperboreja, kiedy funkcjonowała cywilizacja Atlantydy. Może się w pewnym momencie to pokrywało. W każdym razie te ośrodki, że tak powiem, emitowały swoją cywilizację trochę w różne miejsca świata, żeby ją zachować, zwłaszcza kiedy się pojawiły kataklizmy, Kali Yuga i tak dalej. I między innymi przeszli do Europy, a potem dalej do Azji i byli też w Ameryce Południowej. I to jest ten ośrodek inkaski Peru, tak wynika z moich badań. Natomiast jak czytam na przykład Czesława Białczyńskiego, czy innych słowiańskich badaczy, to też nam tak wychodzi. Coś podobnego zresztą mówią też Hindusi, ale tutaj można się kłócić, bo oni chcieliby, żeby Ajowie to byli ich, w sensie z tamtego terenu. No i to są Ajowie. Ja się do takiej kultury odwołuję, gdy mówię o tym, że jestem wiedźmą ajosłowiańską, to mówię o tym, tak naprawdę mogę powiedzieć, że jestem wiedźmą aryjską, ale no, nie mogę tak do końca powiedzieć, bo te elementy słowiańskie ze mną są, ja ich używam i jestem w tej kulturze, aczkolwiek no tak, tak można by powiedzieć. Natomiast bardzo mocno czuję ten początek Ajów, Peru, inkaskie, uważam, że to jest część kultury aryjskiej, albo bezpośrednio atlantyckiej, ale właśnie tego do końca nie będziemy wiedzieć, jak się mają Ajowie do Ameryki Południowej. I kultura wedyjska jest mi też bardzo bliska i na pewno świadczy o tym to, że mieszkałam w Stanach z pewnym Pakistańczykiem kiedyś i byłam na Bliskim Wschodzie i w Pakistanie i no, nawet można by powiedzieć, że nawet nieźle poznałam ten Hindi i Urdu. To naprawdę jest bardzo zbliżony, bliski język. Tyle. Pozdrawiam.